Na samym początku przy pracach nad ustawą mieliśmy do czynienia z budowaniem rozwiązania, które byłoby akceptowane przez wszystkie strony dialogu społecznego, czyli związki zawodowe, związki pracodawców, samych pracodawców, jak również pracowników. To trwało jakiś czas, ale udało się wypracować rozwiązanie zaakceptowane przez wszystkie strony obecne w Radzie Dialogu Społecznego. To był ten etap początkowy, później prace legislacyjne, a na sam koniec implementacja. W ramach implementacji mieliśmy do czynienia z trudnymi wyzwaniami, których powodem był na samym początku COVID, bo rozpoczęło się wejście w 2019 roku. W 2020 mieliśmy do czynienia z pandemią, a później 2021, koniec czerwca, ponad 2 miliony uczestników i takie zastanowienie, dlaczego nie więcej, dlaczego tylko te 2 miliony. Ale te 2 miliony były solidną podwaliną, później ponowny autozapis, ponad 700 tysięcy uczestników, no i teraz jesteśmy na poziomie 3,5 miliona uczestników i 24 miliardów wartości aktywów netto. Z wielką ciekawością, z dużą dozą zainteresowania i z takim zaciekawieniem. Nasze rozwiązanie jest najbliższe rozwiązaniom funkcjonującym w Wielkiej Brytanii. Myśmy się wzorowali na tamtym rozwiązaniu. To, co wprowadziliśmy innego, to środki podążają za uczestnikiem, jak i podgląd pod rachunki, czyli mojeppk.pl, serwis logowania. To jest coś odróżniającego nas oraz możliwość dostępu do środków. Tam musimy czekać praktycznie do osiągnięcia uprawnień emerytalnych. W Polsce mamy dostęp do środków przez cały czas. Mamy możliwość skorzystania w przypadku choroby, w przypadku zakupu mieszkania czy skorzystania z kredytu hipotecznego, więc mamy dużo bardziej elastyczne rozwiązania. To, co też nas odróżnia, to kontrybucja po stronie pracodawcy. W Polsce ta obowiązkowa jest na trochę niższym poziomie. I myślę, że to jest wyzwanie, które stoi przed nami w przyszłości.